Plaża, słońce, gry i zabawy sportowe to wrocławski plac solny, jakiego nie znamy. Jest też i kriokomora z arktycznym powietrzem, a temperatura w niej sięga do minus 165 stopni. Tak niska, bo ma rehabilitować i podnosić próg bólu u każdego, kto z niej skorzysta. Tak naprawdę jest mało znana na rynku, nawet polskim, bo jeżeli ktoś nie miał jakiejś kontuzji, to z reguły nie trafiał do kriokomory, czy też nie poddawał się terapii właśnie poprzez nadmuchy. 2 treningi dziennie to taka norma. Jutro jakieś takie zawody, taki start, można powiedzieć, przygotowawczy. Tak więc myślę, że tutaj robię na 100%, co w mojej mocy, aby być naprawdę jak najlepiej przygotowana do lipcowych zawodów. Igrzyska zbliżają się dużymi krokami. To wielkie wydarzenie. 4000 sportowców, 24 areny, 31 sportów. Największym wyzwaniem dla organizatorów jest logistyka. Oczekujemy zakończenia budowy toru wrotkarskiego, bo 2 pozostałe, te duże inwestycje, jeżeli chodzi o The World Games, czyli Stadion Olimpijski, basen, kompleks pływalni przy ulicy Wejherowskiej, to już za nami. W Placu Solnym czekają dla Wrocławian liczne atrakcje. Mecz pokazowy z udziałem polskiej kadry szczypiornistek, a w sobotę swoje umiejętności zaprezentują panowie. Dla Echo24 Klaudia Kotlicka.